Słuchajcie, prócz takich typowo vlogowych odcinków, chciałbym z Wami też poruszyć typowo tematyczne odcinki, które jako tako wpadły mi w myśl. Działając już w tym moim tutaj studiu tatuażu, pracowni tatuażu By Projecting w Kluczborku, i zauważyłem to nie tylko tutaj u nas, ale też u innych moich znajomych w ich salonach i również rzucając różne prace różnych innych artystów u mnie na fanpage'u na Projecting. Ten temat może być dosyć krótki, ale chciałbym też wiedzieć Wasze zdanie na ten temat. Jak Wy to widzicie? To jest dla mnie bardzo ważne, być może jakiś tatuator też się na ten temat wypowie. Sprawa jest następująca. Zauważyłem, że w Polsce i na świecie ogólnie panuje taka moda, że ludzie wolą sobie robić i robią sobie, mi się wydaje, tak w 80-70% przypadkach tatuaż realistyczny i tylko taki przyjmują do swojej głowy, do swojej woli, że tatuaż realistyczny jest najlepszy, że tatuaż realistyczny jest najładniejszy i reszta co jest po prostu spieprzone. A prawda jest całkiem inna. Jest dużo innych styli, które można wykorzystać w tatuażu i którym się tatuuje. Zauważyłem, że jeżeli coś nie jest realistycznego, jest B. Zauważyłem tak podczas wrzucenie na przykład pracy Przemka Kazimierczaka z Family Inc. z Płocka, gdzie wrzucił pracę, która była trochę tak, nie brzmi prześmiewcza, bo nie była, tylko był Krzysiu Krawczyk i była praca Plato El Plomo, tak dobrze mówię? I tam dużo ludzi myślało, że miało być to realizm, a było całkiem inaczej. Pod tym komentarzem posypała się lawina w ogóle hejtu i lawina złości. Dla mnie jest to bardzo zły znak, że jednak to idzie w złym kierunku, bo mamy piękne inne style. Mamy new school, old school, dot work, a ludzie naprawdę krytykują. Też była słynna akcja kiedyś, gdy Aquarco Gallery, czyli Asia Zielińska, zrobiła Wojtkowi całe plecy w swoim stylu. I też posypała się fala mega, mega krytyki, że to jest styl zły, że plecy do amputacji. Zauważyłem też na różnych grupach, że jak ktoś pyta o zdanie, jak ktoś pyta o doradę, czy mój tatuaż jest fajny, czy nie, czy wykonanie jest spoko, to wszyscy hejtują. Jest źle, chujowo, ręka do amputacji, noga do amputacji jest chujowo. Nie jest to realizm, to zaraz jest źle. Ludzie źle to wszystko postrzegają, w mojej opinii oczywiście, w mojej opinii, to może być, każdy ma inną opinię, jak zauważyłem. Fala hejtu na tatuaże jest naprawdę w fatalnej kondycji. Nagonka jest mocna na, nie wiem, błędy w tatuatorstwie, ale w efekcie chodzi też o to, żeby po prostu nosiciel tego tatuażu był zadowolony. Bo to jemu się ma podobać. Widzicie, tutaj mamy wzory, które ja lubię tatuować i nie jest to realizm. A tutaj są wzory, które Tomek lubi tatuować, tak? Bob Marley czy ta gejsza. To jest realizm. Według wielu realizm jest super, a mój styl jest chujowy. Oczywiście, może tak być. Ale musicie też wiedzieć, że osoby, które później czytają też te komentarze, im jest przykro. Im jest przykro, że ich jakby zdanie, ich wola jest wyśmiewana. Oczywiście trzeba czasami konstruktywnie i poważnie skrytykować, dać komuś dobrą radę, ale nie wyśmiewać i nie uważać, że realizm rządzi, że realizm jest najważniejszy, że realizm w tatuażu to podstawa. Nie, tak nie jest. Ja osobiście jako Dawid Jurczyk mam kilka realistycznych tatuaży, mam, oczywiście, że mam, ale nie jest to dla mnie numer jeden, że ja bym musiał mieć tatuaże w realizmie. Nie. Słuchajcie, jak Wy sądzicie ten temat? Jak Wy oceniacie stan, kondycję polskiego tatuatorstwa, jeżeli chodzi też o realizm i wywyższanie realizmu nad innymi stylami? Jakie Wy osobiście macie tatuaże? Jakie Wy preferujecie tatuaże? Czy realizmy, czy inne style? Bo na przykład są ludzie, którzy zaraz twardo walą blackworkiem albo twardo walą jakieś oldschoole i tylko na tym bazują. To jest oczywiście pełen szacun, bo znowu inny człowiek by to skrytykował. Dajcie w komentarzu znać, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę.
Oglądajcie Projecting też na Facebooku, oczywiście na Instagramie i co? I odwiedzajcie pracownię Projecting, pracownię tatuażu by Projecting. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam i cześć.